Siema, malowanym Melonim. Jestem Wiedźmin Michał ze szkoły Wilka z Karbonem i zapraszam Was na kolejny odcinek z Wiedźmin 30 Gon na moim kanale. Ale czynę parę ogłoszeń. Po pierwsze, subskrybować mój kanał, trzeba przycisnąć i dzwoneczek, że za mną i Was nie ominął. Dwa, lajkujcie kanał, łapki w górę. Trzy, piszcie komentarz pod odcinkami. Ja mam opisał, lekowo w kanał górę przy kanałuszko. Pomóżę też Arkiego do 3K. Ma na razie łapki 940 subskrypcji. Brakuje mu 60 subików do 3K. Pomóżę też Miszkowi dojść do 100K. A mi też go 3000 Arkiego. Każdym jednym przyjdzie mi społeczność. Dziękuję Wam wszystkim, że kurde, bo jesteście, że oglądacie mój kanał, że mnie wspieracie. Dziękuję z całego serca Tomi Zuziu, Wiku, Sawron, 1939, Pan Tomasz, Arstej, Miszek, Ety, Krystian, Hamun, Gaming, B123, Spore Gaming, Dante, GTV. Dziękuję Wam wszystkim, tym wymienionym i niewymienionym. Dziękuję, że jesteście, że mnie wspieracie. No bo co? W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. O zachód słońca za nami w tył jest. Ale mi wjechała po prostu. Zanim pojedziemy na komisję... Wolniej. Tu jest. Witajcie! Witaj, witaj. Rzucę okiem. No. Ho 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 ho
Wow. Dziękuję siedzenie. Trochę mi to poszło mi trochę. No wiem, że mogę to rozebrać, no ale... Dobra, to się zostawiam. No to kamerę sobie kupię na razie. No i kamerę się wziąłem, to też sobie mogę kupić. Pułapki też wykupimy, przegadzą się. Ja go tylko na razie nie kupuję. Jaj. Uważaj na siebie. No, uważaj na siebie. Okej, dziękuję. Okej, trzeba coś na ciebie nałożyć. Hop. Tak, hop. Zamęczy się ręko. I zamęczy nuki. Mam go ulepszenia tego. Dusza, pulpo łapka. Ustrój zamęczy. No na razie czwarty poziom potrzebuję. Ale potra już będzie miała o. No to co, idziemy, wyglądana. Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zabił, to chłopy zaraz wzięli na skrytki wiedźmaka, co akurat polował w okolicy. A że ten coś ma baczył, to mu rachcia chłop ukręci. Tak było, tyle że dzieciaka jakiś utopiec ze żarki i wiedźmak nic do tego nie wie. No właśnie. Coś ty powiedział? Kto cię tego? No, ciężko. Wiem, że gryf i tak dalej, ale może pójdziemy na ryby. Później to powtórzysz. Nikomu! Z Ciężkiem masz się już więcej nie bawić. Ale Ciężko to mój najlepszy kolega. Ciężko to głupek. Może nas wszystkich zabić. Zobaczę cię z nim choć raz. To pożałujesz. Unana. Sobie procie i upoluje niedźwiedź. Aha. Spoko. Ja tak przepuścimy tego żołnierza. Ochę ma. Mama. O. Łotka, nie tak szybko. A. A nie go ona ma, pan coś ciekawego? Dobrze, tak przeszukuję. Teraz z panem Godanem porozmawiam. Śpi, dziecko, śpi. Sen cię wzmocni. Gorączkuje. Omdlewa. Źle z nim, mistrzu. Bardzo źle. Gorączkuje. Omdlewa. Źle z nim, mistrzu. Bardzo źle. To nogę mam. Ja teraz założę sobie o. Okay, a bon, da, da, hu.
Pędzi gorzałkę po fachu, co upędzi, to wypije, rano od kaca z bólu wyje. Cześć. Witaj, gospodarzu. Wyczytałem, że macie tu kłopot ze studnią. Ano mamy. Straszy tam. Od dobrych 20 lat. 20? To czemu akurat teraz dajesz zlecenie? Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki. Ale po bitwie tyle w niej trupów pływa, że truć poczęła. Moja córka, Luba, wypiła pół dzbanka i całkiem zaniemogła. Czoło rozpalone, jadła utrzymać nie może. Z dnia na dzień marnieje. Zielarka mówi, że człowiek w gorączce dużo pić musi. I nie piwa, ani jabłecznika, ale wody właśnie. Koniecznie czystej. A skąd ją wziąć, jak nie ze studni? Tylko ducha wpierw przegnać trzeba. A on nikomu podejść nie pozwoli. Opisz mi tego ducha. No właśnie. No, bardzo jest straszny. Bardzo. No fajnie, ale chodzi mi o jego wygląd. No. Przypomina jakby kobietę, ale taką, co właśnie z grobu wstała. Suknię ma brudną w strzępach. Skóra płatami schodzi jej z kości, a wyje jak na mękach. Jakaś zjawa, albo może Alp. Jakby go nie zwali mistrzu. Jak się nim nie zajmiecie, przyjdzie mi córę pogrzebać. Spokojnie. Najpierw porozmawiajmy o nagrodzie. Współczuję, ale interes to interes. Więc pomówmy o pieniądzach. A co nie tak z pieniędzmi? Targowanie, tutaj mogę się targować. Zaczynajcie film, co szybko przeczytam. Cichu. Zaczynam. O! Zejdźcie jeszcze trochę sceny, to się dogadamy. No bo nie jak nie chcesz. No i dogadaliśmy się. No kurde, no dobra, pomogę ci. Dobrze, pomogę ci. Gdzie jest ta studnia? No, nie ma. W Haczach. To taka osada była, na południe stąd, na wzgórzu. Nikt tam nie zachodzi, bo wiecie, duch. Przepędźcie go, proszę. Zobaczę, co da się zrobić. Dziękuję się. No to idziemy. Zapisik. Oczywiście. Ja się jadę, mnie to pewnie. Opuszczona wioska. Jesteśmy. Oto i osławiona studnia. Dziwne. Po duchu ani śladu. Może ukazuje się tylko o jakiejś konkretnej porze. Trawa dookoła studni jest wypalona. Ciało wysuszone na wiór, ślady poparzeń. Wszystko wskazuje na to, że to południca. Nie tak, bo ja się nie skończyłem, chłopie. Ja się nie skończyłem. Szukiwania. Chłopie. Wiesz? Kurwa, tak u ciemno. Nie chłopie się.
dziennik? Może się okazać pomocny. Oczywiście, że się okaże pomocny. Zaraz go sobie przeczytamy. A, mam dla was takie małe pytanie. Chcecie, żeby jak najwszystkie te dzienniki, profesjariusze, glosariusze wam czytał? Czy tylko pokażę wam, wy sobie zaczynacie film, czy czytacie sami? Jak coś, napiszcie mi o tym w komentarzu. Jak coś, ja się do tego ustosunkowuję. Jest 7 marca 1250. Stało się. Wolken złożył skargę na dziedzica przed sądem w Rzymie. Życzę wszystkich, żeby jakiś miał nie rozpoznali. Jak powiem Johanna, Wolken teraz czapki nie zniął, jak Jany parastakował i oszkowania w końcu nie myślał. Jak patrz na wesele Pietera i prawie pierwszy raz się go nadał. I stało się. Myśmy błagali Bogła na literę, że nie uzna nasze żale, wszyscy na niezależności jedziemy wobec dziedzica zamieści. Możemy włożyć własną salę. Żyć jak wolni ludzie. Jest 12.5250. Pierwszy dzień na swoim. Patrzę, to stoną sala. Ale dla mnie lepsza, ona nie żyje na starszym pałacu. Walker. Panie gądny mężczyny, że chcę oglądać taką pobraną kumę, że z nim przez dwóch nie przystąpi. Powiem dał mi pazurek, a śmiesza, jak on życiu mi działa. Matka powiedziała, że go głupoka, będę na świecie kolego wydawać. Jak na remieszę nie mamy, że trzeba ją zrobić ludzi. Po moim grupie! Ile jej nie znajmy. Zawsze będziemy mi przypominać o Walkerze. O tym, jak tego nie byliśmy szczęśliwi. Jest trzeci, 5250. Mówią, że nic się go nadmiera. Przypadkować chcę, na płonie ruszy do niego w ci. Pokój, jak obłonę jego syn, uspokoi się. Nie nadmiera już obydę to. No to zobaczymy. W każdym razie, jeśli chcą ruszać, nie zamierzam. Ale... Ja już umany, o. Milka, zaczyna się nim przeczytać, na to jest wrażliwy. Mamy ogrywku. Opis, na to jest wrażliwy. Gór, opis góra, na to jest wrażliwy, co możecie na chwilę przeczytać. Mamy ukopce, to są ukopce. Na to jest wrażliwy. No i połgnica. Ulicho ze studni. Na to jest wrażliwy opis. I południca. Na to jest wrażliwa i opis. Coś musi wiązać południcę z tym miejscem, jakiś przedmiot. Coś, bez czego nie odejdzie w zaświaty. Mężczyzna został zakuty nożem, zginął na miejscu. Potem ciało objadły zwierzęta do kości. Tam są kolejne plamy krwi, ale nie jego. Ślady po krwi, ledwie widoczne. Kogoś tędy ciągnięto, kogoś, kto jeszcze żył.
Ślady dłoni umazane we krwi. Małe palce. Palce kobiety. Ktoś ciągnął ją na zewnątrz. Była ranna. Walczyła o życie. Ciała nie widać, ale może zostały jakieś ślady. W dobrych warunkach plamy po krwi są widoczne przez dziesięciolecia. O, przy studni jest kolejny ślad. Plamy po krwi, prawie do szczętów wypłowiałe, a lina jest wciąż napięta. Coś na niej wisi. Trup powieszony na sznurze od wiadra. To pewnie ta kobieta od dziennika. Szeroka miednica, mała żuchwa, kobieta. Sądząc po zębach około 30, brakuje lewego ramienia. Trzeba będzie spalić to ciało, ale najpierw muszę znaleźć przedmiot, który wiąże jej duszę z tym miejscem. Może ramię odpadło, bo nosiła na nim te bransolety od męża? Trzeba zeskoczyć na dół, obym sobie nóg nie połamał. No, oby. No. Połów udany. Bransoleta z wygrawerowanym napisem. Dla mojej ukochanej Klary Folker. Ta bransoleta musiała należeć do kobiety, którą znalazłem w studni. Ładna robota, ale trzeba będzie ją spalić razem z ciałem gdzieś blisko studni, żeby na dobre przegnać tę południcę. Muszę się przygotować do tego starcia. Sporządzić olej na upiory. Wypić jakiś eliksir. Chłopie. Ja my... Oleju przeciwko upiorom jeszcze nie mamy. Mamy? Czy nie mamy? No zobaczę. Jaskółka. Dobra, dzięki. Dzięki. Ale przyjął piorom. Kamień jest za... no, brakuje. To... Dobra. Muszę polegać na znaku. Zanim ciało. I bransoleta.
Igni. Igni. Zadziałało. No. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Aha, chodź tu, chodź tu. Na zawsze. Mówisz? Jest jakiś śmierci. Następuję Bohadam w ulicy. Czyli kupuję Szalwar w ulicy i trofeum w ulicy. A co daje trofeum w ulicy? Kolego się czyni na cię słończący, ludzie. No i kolejnym kamienicę myślę, że to założymy i kolejne sesje. Jeszcze dalej spokojnie, bo ciemno. Sprawa załatwiona. Studnie nawiedzał duch kobiety, którą tam zabito. Przegnałem go. Tylko żeby tak każdy niepogrzebany nieszczęśnik nie zaczynał straszyć, bo przez to pobojowisko kłopoty będą. Jakby co, polecam się na przyszłość. A póki co, Klara, Volker, mówią ci coś te imiona? Nie znam takich, ale słyszałem, jak nasza zielarka, Tomira, rozprawiała raz o jakiejś Klarze. Może o tę samą się rozchodzi. Wasza nagroda, mistrzu. Złoto, co dla Luby na posag zebrałem. Bez was ślubu i tak by nie dożyła. A teraz jest chociaż nadzieja. Zachowaj dla nich. Ja się żenić już raczej nie będę. Zachowaj te pieniądze na ślub Luby. Wypijecie wtedy moje zdrowie. Dziękuję, mości Wiedźminie. Za dobre serce i ciepłe słowo. Ale z pustymi rękoma was nie puszczę. Weźcie chociaż to, na szczęście. Dziękuję. A my? Ale tu teraz idziemy. Przesuwania. Zasłuchaj szkołę żmi i. Żymy i i. Żmi i. Znowu sobie trzeba Elgę ustawić. A i co to później znalazł się do tego domku, bo to też jest zadanie. Zgubiłaś klucz, babciu? Nie! Potęgę! Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Stoję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje.
i musiał mnie zoczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię, żeby jakby co się obronić. A ten grzecznie pyta: babciu, masz może brzozowej kory, jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie, mówię. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy o takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnię się gapi, niby sroka w gnat. Pożycz mi ją, babciu, oddam z rana. No, trochę się dziwiłam. O co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. Okej. Co było dalej? Ciekawe. I co było dalej? Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze. Ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jegomość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. No ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie ma. Może ty mi pomożesz, złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi taki smród bije, że ja myślę, że ten drugi, on tam chyba leży. Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. Lepiej tu zaczekaj na wszelki wypadek. No właśnie, zaczekaj. Ciało. To tłumaczy smród. Pęknięty monokl. Ciekawe. Co mówiłeś, złociutki? Nic, nic. Uduszony garotą i do tego stare blizny. Jak u żołnierza. A jak ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczeje. No. No widzisz, babciu, nie rozumieją nas, osób, które gadają same do siebie. Jakieś dokumenty, spalone prawie do szczętu, ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. Znalazłeś patelnię? Szukam, schowanie. Oto i bezcenna patelnia, ale wyszorowana do czysta. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listę. Znalazłeś patelnię? A, znalazłem, babciu. No przecież myśmy umieli. Zabiłem się z twoim życiem i podentałaś mi. A na mnie zostałem tylko, jak? Coś na polach. Myślałem, że niemiecka armia jest lepiej zorganizowana. A wy? Liczę pewnie. Teraz z własnych swoim panu generałowi, że ani ja, ani mój koleżanki nie jesteśmy pamiętnymi, tylko nieprzerwanej negocjacji. A w związku z tym, że skalę pan może się coś tam. Tym razem my wyznaczymy miejsce i czas na następnego spotkania.
Znalazłem. Proszę, twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała, tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jegomościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. Widać, musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A ten drugi? No nie żyje. Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze radzę, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj, czekaj! Należy ci się coś w podzięce. Masz, syneczku. Na drogę. Syneczku. Dziękuję. O czym się mowa? Dobrze, kochany. Chyba Ellen będzie mi potrzebna. Nie? O! Oj, jemy. Na pochwę ma. Dobra. A miałem wiedzieć, co mnie biegnie. Ja tam już przy... O! Kogo tu widzę? Kogo moje oczy tu... A, tylko. Kałan Arna. No, chodź tu. On mnie widzi? Kocham wiecznie, fajnie teraz. Fajnie kolego. A tam później coś się szykuje tutaj. Dobra, no jak już tu jestem. Zostawmy sobie kilka, które się teraz pierdolicie, którzy się stawiali mniejsze pismo na zastosowanie na pomoc najszybszy okres płci, gdzie będą czekali na rajski ojciec. Jako szachetnie urodzili na lecyzy, będą się postarciano opieką na jeden płci, może stać ich z głowy. Wszyscy to niosą, są jest ich własnością. Na nią pozostać. Jakiekolwiek naruszenie ustawu oznacza, są wojskowe, nawet w dominacji wioskowym. Randall. Dobra, ale na razie idziemy tu. I ten ren. Brzmi, brzmi i. Szybko Arlen te drzwi rozwalić. No i mamy jeszcze szybko. Medalion drży.
To miejsce mocy. No, kochany. Au, 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 au. Ale jesteś paskudny. Ała. Au. Okej, niszczymy. Sam chowa miecz. Fajnie. Muszę się męczyć z mieczem, że mi... Ale jeszcze tu... leżał. No dobra, czekaj. Opis upiora. Proszę przeczytać, na co jest wrażliwy nasz upiorek. I tu rozwój postaci. To co? Po co wykupię? Czyli atak? Dobra, tak, wiem. I wykupię na szlako. Sugestie. O, tutaj na razie. Upadniemy, bo ja to wiem. Tu coś umiejętności zyskałem? Jej, fajnie! No! Dobra, wiem. Dobra. Dobra, rozumiem. O, sugestia. Poziom drugi.
To zobaczymy. Nie w alchemię, tylko na przykład to rzemiosło. Tylko do zyskowe. Skalowy miecz, na dobra. I zniszczy. No i chcemy. Ła, ale on fajnie wyglądał. Ła. Fajniki, dobra, man. To tu jest potrzebne. A służona łata. Okej, dobra, patrzę w skórę. Czekaj, tu jest... On miał jedno. Raz. Dwa. A, okej, dobra, spoko. Przyda się, przyda się. A tu mam nowe odnotowisko, tych już dalej. Czechów. No cześć. Obserwuję cię, Nordlingu. A może jako... Może to ja was obserwuję. Tam obłukne śliskie. Śliskie oczy do zwierzęta, jak fajnie. To się wszystko. No, proszę. Tak, na razie pójdziemy. Energii chęciowa. Zrobić jeszcze sobie. A bukę, pokaż tę bukę, czy będzie miosło. Miosło. Bukę, aha. Miecz harpia, ogłos miesa, łęca kurczka, jolenki, o, konie myśliwskie, jeszcze tutaj, emersja rzeźnia i tyle sił specjalnych, zabazowana karka, emerski, kolony i mechaniki myśliwskie. Znalazłem wszystkie dodane znaki naszego cechu. My skąpiłem tę komplikację. Gorące do liszcza zaczęła się, żeby otworzyć wiosce na kamiennym pogoniczu. Kolejni wiśniacy.
mi sobie ze mnie kozę ofiarnego. Oskarży mnie o podwanie jakiego machora. Pan zwania Kaszczelu, miejscowego władzę ci, znaleźli jeden ze senatów. Znaleźli go, a ja się sam go. Reszty nie znaleźli. Właśnie nadzwyczajowo kałotne męskie zrozumiałe zmiany sukcesu na swoje siły. Którym baronem się zgodził. Po jutrze ma on stać swoje drogowe krępne upiorów. Ugłam razem, być może wrócę do siedliszcza, zanim oczy nasze nich. Halt się pokłóźnią, niebawem przybędę ze schematami. Chodę do nim. No i kuchynkę. Się na razie z wami. No, pożegnam. Dziękuję, że ze mną jesteście. Mam proszę, subskrybujcie mój kanał. Czołem przycisk subskrybuj dzwoneczek. Lajkujcie łapkami w górę. Piszcie komentarze pod filmami. Ja bym opisywał, lajkował łapkami w górę przypiące ucho. Poruszywasz Arcyjowi, Kolino Krzyżka. Poruszywasz Miszkowi i Dowi do Spuka. No i też pomóżcie dojść do 3000, żeby albo 1000, żeby YouTube przynieśli społeczność. No też pomóżcie sobie nawzajem. Dziękuję, że mnie wspieracie. No co, zapisz ich. No i taki fajny, a ascendent wschodem słońca, fajną muzyczką. Się z wami żegnam. Michał. Wiecie ze szkoły przed wodem, obmedrowuje się. Siema, myk, 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 pyk, pyk, pyk. Jak to powiedział, mistrz akcji. Siema!